Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku po świąteczno-noworocznej przerwie. Dzisiejszy film rozpoczyna nową serię na kanale Moc w Słabości poświęconej tak zwanemu proroctwu Benedykta XVI. Inaczej można to zatytułować opcji Benedykta XVI, opcji świętego Benedykta z Nursii. Papież Benedykt XVI i święty Benedykt oraz jego benedyktyńska reguła, która stanęła u podstaw życia zakonnego w średniowieczu i zreformowała duchowość w kościele katolickim na całe setki lat, na całe wieki, będzie główną osią naszych rozważań, a punktem wyjścia będzie to, co w roku 1969 na zakończeniu cyklu konferencji przygotowanych dla Radia Hesja wygłosił ówczesny kardynał Józef Ratzinger. Zapraszam Was serdecznie na ten oto wspaniały, jak zawsze przecież, odcinek. Podczas tejże serii będę nawiązywał do książki Roda Dreher'a Opcja Benedykta, którą serdecznie polecam, zarówno opcję Benedykta, jak i książkę. A zacznę, no właśnie, od tytułowego proroctwa kardynała Józefa Ratzingera, obecnego papieża Benedykta XVI, który w roku 1969 na pewnej konferencji wypowiedział znamienne i, jak się okazuje, prorocze słowa. Przypominam, był to rok 1969. Kościół czeka poważny kryzys, który drastycznie ograniczy liczbę wiernych i jego wpływy. Z obecnego kryzysu wyłoni się Kościół jutra. Kościół, który stracił wiele. Będzie niewielki i będzie musiał zacząć od nowa, mniej więcej od początku. Nie będzie już w stanie zajmować wielu budowli, które wzniósł w czasach pomyślności. Ponieważ liczba jego zwolenników maleje, więc straci wiele ze swoich przywilejów społecznych. Kościół będzie wspólnotą bardziej uduchowioną, nie wykorzystującą mandatu politycznego, nie flirtującą ani z lewicą, ani z prawicą. To będzie trudne dla Kościoła, bo ów proces krystalizacji i oczyszczenia będzie kosztować go wiele cennej energii. To sprawi, że będzie ubogi i stanie się Kościołem cichych. W totalnie zaplanowanym świecie ludzie będą strasznie samotni. Uświadomią sobie, że ich egzystencja oznacza nieopisaną samotność, a zdając sobie sprawę z utraty z pola widzenia Boga, odczują grozę własnej nędzy. Wtedy, dopiero wtedy, w małej owczarni wierzących odkryją coś zupełnie nowego. Nadzieję dla siebie. Odpowiedź, której zawsze szukali. Prorokował w 1969 roku Józef Ratzinger. I te słowa, to proroctwo, bo rzeczywiście jest to proroctwo, zapewne już się zorientowaliście, że większość tych słów ma konkretne przełożenie na współczesność, na nasze współczesne dziś, współczesny stan Kościoła, współczesny stan ducha człowieka rozrywanego między technologią, która go wpycha w samotność, a pragnieniem zdobywania coraz to większych nowinek właśnie technologicznych. I to jest pewna pułapka, w którą człowiek wpada wówczas, kiedy z pola widzenia traci Boga. To, co kiedyś, bo historia się powtarza, historia jest nauczycielką teraźniejszości, wydarzyło się w epoce renesansu, kiedy człowiek
zorientował się na antropo, na człowieka, kiedy teocentryzm został zamieniony na antropocentryzm i kiedy rzeczywiście w epoce renesansu był powrót do antyku i do Biblii, ale było to tylko na zasadzie pewnych ciekawostek, pewnych wydarzeń kulturalnych, literackich. W dalszej konsekwencji antropocentryczny renesans, który został niejako potwierdzony w 1492 roku chociażby przez odkrycia Krzysztofa Kolumba, zdawało się, że zostały potwierdzone swego rodzaju niesamowite możliwości człowieka, który wypływając z Europy dociera do miejsc, których nikt wcześniej, przez wcześniejsze setki lat nie odkrył. Dziś, podobnie jak w epoce renesansu, chcemy docierać na Marsa i planujemy kolejne wyprawy na Marsa i to nie jest nic złego, bo człowiek ma w swoim DNA, także tym duchowym, potrzebę odkrywania, ponieważ został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, a zatem jest również twórcą. Bóg jest stwórcą, człowiek jest twórcą. I to rzeczywiście ma za zadanie nam ułatwić rozwój, a może inaczej wskazać, że człowiek jest w stanie się rozwijać i pragnie się rozwijać. Natomiast rozwój zorientowany tylko na antropo, tylko na człowieka, na antropocentryzm, ustawiający w centrum wydarzeń, w centrum pragnień, w centrum planów, programów człowieka, zamyka się na człowieka, pisanego z tej wielkiej litery. Boga człowieka, ponieważ Bóg stał się człowiekiem w Chrystusie, między innymi po to, oczywiście najważniejsze w tym było to, abyśmy zostali zbawieni, czyli uratowani przed śmiercią wieczną, ale Bóg stał się człowiekiem, prawdziwym człowiekiem, pozostając prawdziwym Bogiem właśnie po to, aby nam ukazać prawdziwe człowieczeństwo. To, czym jest człowieczeństwo, nauczyć nas życia ludzkiego, które zawsze ma w sobie pragnienie życia boskiego, zjednoczenia z Bogiem, powrotu do źródła, do tego, który nas stworzył, każdego z nas powołał do życia i przygotował konkretny plan na życie dla każdego z nas, i dla ciebie, i dla mnie. Cytując fragment książki, Rod Dreher dowodzi, że punktem wyjścia myślenia o przyjęciu opcji Benedykta jest fakt, iż Kościół znalazł się dzisiaj w śmiertelnym uścisku świata. Jeśli mamy być światłem dla świata, jak chciał Chrystus, musimy się od tego świata oddalić, by pogłębiać modlitwę, życie wspólnotowe i rozumienie Pisma Świętego. Wiele przykładów przystosowywania się do Kościoła do nowoczesności skutkuje tym, że trudno odróżnić katolika od niekatolika. Stąd potrzeba sięgnięcia po inspirację świętego Benedykta z Nursii. Chrześcijanie dziś muszą być gotowi do przegranej na polu polityki i przyjęcia życia w warunkach zewnętrznej niechęci, podobnie jak żyli chrześcijanie pod komunizmem, a obecnie żyją w krajach islamskich. Mnisi u schyłku Imperium Rzymskiego ocalili wiarę i kulturę, bo przenieśli ją poza sferę barbarzyństwa. Dzisiaj jest taka pokusa, rodzi się pokusa przed nami wszystkimi, szczególnie przed tymi, którzy w jakiś sposób są odpowiedzialni za ewangelizację. Od razu tu dodam, że ewangelizacja nie polega na nawracaniu innych, a może inaczej, celem głównym ewangelizacji nie jest wcale nawracanie innych ludzi. Chrystus powiedział: idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Celem ewangelizacji jest mówienie o Chrystusie. Nie w znaczeniu takim, jak ja teraz to do was robię, nie w znaczeniu nauczania tylko i wyłącznie teoretycznego opisywania, kim jest Bóg, czym jest zbawienie, jak żyć po katolicku, jak żyć po chrześcijańsku, wreszcie jak dążyć do świętości. Ale celem ewangelizacji jest pokazywanie swoim życiem i swoją codziennością,
jak żyć z Bogiem. I tu się pojawia kolejna pułapka. Codzienne pokazywanie tego, jak żyć z Bogiem, codzienność z Bogiem, nie polega na świętoszkowatości, tak mógłbym to określić, ponieważ to zawsze prowadzi do faryzeizmu, czyli do potępiania innych, do odrzucania innych, do zabraniania im zbliżania się do Boga, nie w znaczeniu takim, że kiedy oni przychodzą do kościoła, to my przed nimi zamykamy drzwi, ale w znaczeniu takim, że chcemy Boga zostawić tylko dla tych, którzy są Boga godni. Nikt z nas nie jest Boga godzien, nikt z nas Boga twarzą w twarz na ziemi oglądać nie może. Zawsze człowiek potrzebował pośredników, stąd Abraham, stąd Mojżesz, który pośredniczył w czasie 40-letniej wędrówki Żydów przez pustynię, czyli przez swego rodzaju doświadczenie również oddalenia i ciemności, czyli braku obecności Boga. I dziś, jeśli chcemy ewangelizować, to musimy najpierw zaczynać od samych siebie. Uczyć się prawdy o samych sobie. Pokora jest prawdą o mnie całym. O tym, co we mnie dobre i o tym, co we mnie również złe. Może inaczej, o tym, co we mnie złe i o tym, co we mnie dobre, bo częściej nam jest chyba trudniej docenić sobie dobro niż zło, chociaż czasami to nie ma podstaw również w doświadczeniu nas, chrześcijan, katolików. Potrafimy bez skrupułu upominać bliźnich, zapominając o samych sobie, i to jest pewien truizm. Natomiast to, czego nas uczy Benedykt XVI w swoim tak zwanym proroctwie z roku 1969, a zatem rok po rewolucji seksualnej na Zachodzie, kiedy wprost ustawiono nowego bożka dla współczesności, tamtejszej współczesności, namiętność, pożądanie człowieka definiowanego na sposób tylko i wyłącznie seksualny i fizyczny. Natomiast seks, i tutaj diabeł zastawił inteligentną, jak to zawsze bywa w przypadku szatańskich działań, pułapkę. Seks sam w sobie jest czymś dobrym, ponieważ jest stworzonym przez Boga. Natomiast seks, jak i wszystko, co w człowieku, powinno być podporządkowane miłości, pisanej z wielkiej litery, czyli Bogu. Benedykt XVI po rewolucji seksualnej opisuje przyszłość Kościoła, która prawie w 100% pokrywa się ze współczesną sytuacją Kościoła katolickiego, ale zresztą nie tylko, w ogóle chrześcijan na świecie. I odwołuje się w tym przekonaniu, w tym proroctwie do świętego Benedykta i reguły, którą święty Benedykt stworzył dla swoich mnichów podopiecznych. Cytując raz jeszcze wspomnianą na początku książkę. Kardynał Józef Ratzinger uważał, że potrzeba kreatywnych mniejszości, by zaradzić kryzysowi wiary w zeświadczonym świecie. Nie muszą one ustawiać się poza światem lub przeciwko niemu, natomiast potrzebują przestrzeni do tego, by autentycznie móc poszukiwać Boga i podejmować działalność wychowawczą, kulturalną, ekonomiczną i charytatywną w oparciu o pokarm Ewangelii. A zatem nie Kościół nastawiony na ilość, ale Kościół nastawiony na jakość. Jakość ewangeliczną. Zawsze po czasach świetności Kościoła przechodziły czasy, kiedy Bóg, jak ja to lubię mówić, wyłączał światło i pokazywał ludzi Kościoła w ich prawdziwym, grzesznym świetle, a właściwie braku światła, a właściwie w świetle naszych ludzkich programów, planów, które nierzadko nie mają nic wspólnego z tym, do czego Bóg nas powołał. Bóg, i to o tym zdaje się mówić Benedykt XVI w swoim proroctwie, nad całą sytuacją Kościoła katolickiego i w ogóle współczesnego kryzysu, nie tylko duchowego, ale przede wszystkim kryzysu tożsamości stricte ludzkiej, ponieważ współczesny człowiek wciąż na nowo chce definiować to, kim jest, ale definiuje to w oderwaniu od metafizyki, czyli takiej nauki, która zajmuje się podstawami, fundamentami tego, czym byt sam w sobie jest. A zatem człowiek chce definiować swoje człowieczeństwo w Matrixie.
Kiedy Bóg widzi, że wchodzimy do Matrixa, że Kościół staje się Matrixem, flirtując, prawda, politycznie z prawicą, bądź to z lewicą, wyłącza światło i pozwala, aby Kościół przez pewien czas zaczął się dusić brakiem tlenu, boskiego tlenu, tak w cudzysłowie. A może inaczej, aby Kościół zaczął oddychać własnym powietrzem, które staje się nieznośne, ponieważ zaczyna, przepraszam za słowo, śmierdzieć grzechem, cynizmem, kłamstwem, nieufnością i również faryzeizmem, czyli fałszywą duchowością, która tych, o których jawnie wiemy, czy którzy jawnie siebie definiują jako grzesznicy przez swoje grzeszne życie, mam na myśli chociażby ludzi, tak zwanych celebrytów, ludzi telewizji, ludzi wystawionych na świecznik, kiedy widząc tych ludzi i ich życie prywatne wywlekane na ekrany telewizorów, komputerów czy naszych laptopów, chcemy oceniać przez ich czyny, grzeszne czyny, ich potrzebę serca. A jak nauczał Luigi Giussani, założyciel włoskiej wspólnoty Comunione e Liberazione, każdy człowiek ma w sobie pragnienie prawdy, sprawiedliwości i miłości. Bez względu na to, jak wielkim grzesznikiem jest, jak bardzo się ze swoim grzechem obnosi, każdy z nas ma w sobie te trzy pragnienia. Prawdy, sprawiedliwości i miłości. Być może będzie tak, i słowa papieża Benedykta XVI być może spełnią się w 100%, że nasze kościoły ponabijane ilością wiernych zaczną po prostu pustoszeć. I wtedy to wrócimy do sytuacji kościoła pierwotnego, który opierał się na małych wspólnotach, żyjących stricte, czyli ściśle tym, co jest w Piśmie Świętym w Ewangelii. Polecam Dzieje Apostolskie, aby przybliżyć, jak wyglądało życie pierwszych chrześcijan, tych, którzy Chrystusa znali osobiście, bądź tych, którzy znali tych, którzy z Chrystusem chodzili przez 3 lata i doświadczali Jego boskiej obecności w zwykłej codzienności. I o tym właśnie będzie ta seria. Opcja Benedykta, proroctwo Benedykta XVI, reguła Benedykta, świętego Benedykta z Nursii, która jest receptą na ocalenie przed zagładą duchową. Do tego należy dodać jeszcze przesłanie fatimskie oraz przesłanie Medjugorje. Seria o Fatimie i seria o Medjugorje, o objawieniach Fatimie i o objawieniach w Medjugorje również wróci w tym nowym roku. A na dziś... Przepraszam, tutaj coś... A na dziś z mojej strony będzie to chyba już wszystko. Jeśli macie jakieś pytania, sugestie, wskazówki, serdecznie proszę, abyście zamieścili je w komentarzach. I do zobaczenia najpóźniej w niebie. Być może do tego nieba będziemy kroczyli właśnie w małych wspólnotach, gromadzących się znowu nie w wielkich katedrach, które być może zostaną nam odebrane, być może zostaną zniszczone, zburzone, a może przerobione, tak jak to się dzieje w Amsterdamie, czy w Belgii, w Brukseli, w Paryżu, na puby, kluby czy muzea. Do zobaczenia najpóźniej w niebie, do którego będziemy kroczyli z tych małych wspólnot, gromadzących się być może w naszych domach, w pokoikach. Któż to wie? Cześć, hej, szczęść Boże.